Kraków. Jest z nami trener Zewan Żyjtelek, a także zawodnicy Wojciech Szymanek oraz Adrian Burka. O opinię dotyczącą meczu poprosimy trenera Zewan Żyjtelek. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. Czeka nas kolejny ciężki mecz. Wisła Kraków, wicemistrz Polski. Na pewno ma pewne kłopoty, ale to dobry zespół piłkarsko. Na pewno jest wielu piłkarzy, którzy są reprezentantami kraju. Oglądamy ich mecze poprzednie, postaramy się znaleźć słabsze punkty ich, a sami zagrać tak, żeby kibice nie mieli do nas pretensji. Kolejny mecz, w którym musimy pokazać ambicje, wolę walki i kolejny mecz, w którym musimy udowodnić, że potrafimy zwyciężać z najlepszymi. Wiadomo, że Wisła to dobry zespół i postawi nam trudne warunki, no ale nie trzeba się ich bać, tylko wyjść na boisko i grać swoją grę i wierzę w to, że będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Pora na komentarz Wojciecha Szymanka. Wiemy, że Wisła Kraków w każdym sezonie gra o najwyższe cele. Firma uznana w Polsce od iluś tam lat. No cóż, no podobno im nie idzie, podobno mają lekki kryzys, ale ja tak na to nie patrzę. No, to jest Wisła Kraków, jest wielu bardzo dobrych zawodników. Wielu zawodników, którzy mają naprawdę nie jeden, nie dwa, nie trzy występy w kadrze, ale sporo, więc doświadczeni. No cóż, no, na pewno chcemy wygrać ten mecz, chcemy wygrywać każdy mecz, chcemy pokazać, że widzę, chcę walczyć o coś więcej niż tylko środek tabeli, niż utrzymanie. Chcemy wygrywać, bo widzę, to też jest firma, którą wszyscy powinni szanować i respektować w Polsce. Dziękuję. Czas na pytania od Państwa. Najpierw to trener Andrzeja Kretka. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do trenera. To dobrze, że Wisła nie ma jeszcze nowego trenera, czy źle? Bo zawsze się mówi, jak przychodzi nowy trener, to większa mobilizacja. Staram się zajmować swoją drużyną. Na pewno nowy trener powoduje mobilizację w drużynie i każdy zawodnik chce się pokazać, ale nie powiedziane jest, że nie będzie siedział na przykład na trybunie. Także. To jest problem Wisły, my mamy swoje problemy i na pewno postaramy się zagrać jak najlepiej. Także ja bardziej patrzę na swój zespół, tak jak już cały czas to podkreślam. Na pewno jest gotowy do gry Paweł, bo nie mógł grać w meczu w Kielce. Do dyspozycji też jest Jarek cały czas, w coraz lepszej dyspozycji. Także no. Przyglądam się zawodnikom i mam nad czym myśleć. Ostatnio nie planowałem wielkich zmian, życie samo je wymusiło, Paweł nie mógł grać. Także tutaj do końca wszyscy walczą o miejsce i to dla mnie jest budujące, bo zawodnicy naprawdę bardzo się starają na zajęciach. Jest duża rywalizacja. Wszystko będzie jasne w sobotę. Mnie naprawdę obecność na zajęciach nie przeszkadza. To dla mnie nie jest problem, ale raz w tygodniu chcemy przećwiczyć sobie pewne stałe fragmenty. No czymś chcemy zaskoczyć przeciwnika. No, to tak. Przyjęło się na całym świecie i w tym samym kierunku chcielibyśmy dążyć. Czy czujemy presję? No wiadomo, że to jest Wisła, to nie jest byle jaki przeciwnik. I wiadomo, że przed każdym meczem jest szansa i obydwie drużyny mają równe szanse. I naprawdę my wierzymy w to, że możemy z tą Wisłą tutaj wygrać. I tak do tego podchodzimy. Tutaj przed każdym meczem widzę, nie wiem, przed Lechem Poznań było, że fajnie gramy z mistrzem Polski i ważny mecz i mistrz Polski i wszyscy nas patrzą, presja i tak dalej. Przed Koroną to było to samo, nigdy nie wygraliśmy w Kielcach, więc też pojawiła się szansa wygrać historyczny mecz na wyjeździe z Koroną. Teraz przed Wisłą tak samo jest szansa, przed meczem z Wisłą. Jest to samo, jest szansa pokonać zespół, który jest jakąś tam siłą u nas w lidze. Za chwilę gramy z Polonią, za chwilę gramy z Legią, czyli tutaj nie ma łatwych meczów w lidze. To już w Ekstraklasie to nie jest pierwsza liga, gdzie naprawdę mogliśmy pozwalać sobie na błędy, mogliśmy sobie pozwalać na jakieś tam przestoje. Tutaj każdy mecz jest bardzo ciężki i każdy mecz jest
klasowym przeciwnikiem. Ja cały czas powtarzam, jak mam to samo stwierdzenie. Szanujemy każdego przeciwnika, ale nie będziemy się nikogo bali. Także wynik leży na boisku i to wszystko leży w głowach moich piłkarzy. Także podejdziemy bardzo poważnie, skoncentrowani. Nie chciałbym, żebyśmy sobie wrzucali dodatkową presję, że to jest Wisła, że to jest, nie wiem, Lech. Po prostu trzeba grać w piłkę, a wynik leży na boisku, jest sprawą otwartą. Jeżeli nie ma więcej pytań, chciałbym poinformować, że w tej chwili w sprzedaży pozostało około 700 biletów na sobotni mecz. Będą one dostępne w sobotę tylko w kasach klubu od godziny 10. Kibice z Krakowa otrzymali na sobotnie spotkanie 800 biletów. Dziękuję bardzo.